Panie przewodniczący, szanowni tutaj goście, dyrektorzy i ten. Ja chciałem poruszyć, proszę. Ander Stanisław, Solidarność Rolników Indywidualnych. Ja chciałem poruszyć tutaj jedną sprawę. Bardzo mi się spodobało to parę lat wstecz, że doradztwo przejęliśmy z powrotem spod samorządów, jakby było w sejmikach. Dzisiaj jest na wysokim poziomie, ale już jest tak obciążone, że nie daje sobie rady. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że te wszystkie takie niuanse, jak tutaj mówi poseł Ziejewski i inni, uważam, że trzeba przerzucić to do samorządu rolniczego. Trzeba zmienić ustawę o samorządzie rolniczym i dać zadania zlecone. Tak jak jest normalnie, stare są, można powiedzieć, statuty, które mamy, mogę przywieźć takie normalnie jeszcze z Torunia, z Pomorskiego, ale przedwojennego. Trzeba dociążyć samorządy. Samorządy nie mają co robić, a naprawdę mają dużą wiedzę, którą mogą zastąpić. Natomiast doradztwo musi być jeszcze więcej dofinansowane i musi nas pilnować przed tym obcym, nieszczęsnym, jak jest normalnie wszystkie rzeczy, środki ochrony roślin, przy tych firmach prywatnych, przy tych normalnie koncernach. To musi nas obronić, bo nikt nas nie obroni, słuchajcie. To tak wygląda, że my normalnie zostaliśmy sami. A my normalnie go się słuchamy i jeździmy na te szkolenia, ale do kogo? Do obcego kapitału. A obcy kapitał nas normalnie na każdym kroku robi, powiedzmy sobie szczerze. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć i dobrze, że tu jest dzisiaj pan minister, wcześniej dzisiaj pan zastępca dyrektora KOWR, źle powiedziałem, Armiru, pan Zarudzki. Chodzi mi o lokalne partnerstwo wodne. Bardzo jestem tym zainteresowany i tu chcę złożyć normalnie konkretny wniosek. Nie możemy dofinansowywać jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji tworzących się spółek pięcioosobowych. Kupują normalnie, tworzą synowie, ojcowie, rodzinne i biorą po milionie złotych. My mamy naprawdę świetną spółkę. My żeśmy byli na spotkaniu, gdzie jest pilotażem województwo kujawsko-pomorskie w Gdańsku. Mamy cały przegląd. Zapraszamy normalnie przedstawicieli z ministerstwa. Jestem z gminy Małej Probuty. Mamy spółkę całkiem inaczej utworzoną. I musi być spółka jedna na gminę, nie może być 3-5 i nie może być na zasadzie rozdawnictwa pieniędzy. Bo my potrzebujemy, my jesteśmy społeczni, a wszystkie spółki na dzień dzisiejszy jeszcze w kraju, części na Kujawach, bo byłem na tym i mam piękny program, ten pani przedstawiała i widzę w skali kraju, bo jestem tutaj przy ministerstwie w tym zespole wodnym, każda spółka potrzebuje 500 000 złotych. Pytam się, która spółka zebrała składek 500 000 złotych? Która spółka zebrała 500 000 składek? Żadna. A dostaje grube pieniądze. Natomiast my robimy społecznie, zbieramy w granicach 200, to już z dotacją państwową, 150 własna, a około 220. Ściągalność mamy 99,8. Jesteśmy 17 lat na rynku. I dajemy sobie z tym radę. Jesteśmy naprawdę pilotażem. Ja już zapraszam tu z różnych okresach na nasze walne zgromadzenia o przedstawicieli z ministerstwa Tnietu i wnoszę to, żeby to przeciąć. Nie rozdawajmy pieniędzy publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.